Czekaliśmy naprawdę, naprawdę długo, ale się doczekaliśmy. FIFA 22, moi drodzy. Oczywiście na głównym kanale od 3 dni już prowadzimy live streamy z trybu FIFA Ultimate Team, więc jeżeli jeszcze jakiś przegapiliście, to możecie albo zobaczyć zapis, albo zapraszam na kolejne. Natomiast na drugim kanale, na kanale Nexium Games, codziennie pojawiają się odcinki z tej oto potężnej kariery, oczywiście zapowiadanej wcześniej Ajaxem Amsterdam, z koszuleczką prosto, świeżo z Amsterdamu, zakupionej na Johan Cruyff Arena, więc jeżeli jesteście głodni kariery standardowej, takiej daily, takiej jak degradacja, jak na ratunek Schalke, to zapraszam was bardzo serdecznie, kanał Nexium Games, link w opisie, wpadajcie, subskrybujcie i oglądajcie. Ale w FIFA 22 jedną z absolutnie największych nowości i największą nowością w karierze jest możliwość stworzenia swojego własnego klubu. To logo, które tutaj znajduje się u mnie w studio na ścianie, będzie teraz zaimplementowane do FIFA. No właśnie nie będzie, mimo iż bardzo bym chciał, żeby było zaimplementowane, ale nie będzie, bo nie da się wgrywać niestety swojego logo, swojego herbu i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko, mam nadzieję, że Nexium Team zawojuje troszeczkę rynek. Jesteśmy aktualnie w tym miejscu, gdzie tworzycie swój własny klub w trybie kariery. Doszedłem do wniosku, że na pewno będziecie chcieli to zobaczyć, więc oto i prezentuję. Na początku ustalamy pełną nazwę danego klubu, możemy wybrać sobie jakiś nickname, czyli przydomek spośród drużyn, które są już oczywiście znane, lubiane i uznane. No my, moi drodzy, weźmiemy sobie o Football Friends, przyjaciele futbolowi niech będzie. Naszym skrótem będzie Nexium FC, a oczywiście tym shortcutem, który będzie się pojawiał na przykład na wynikach, to będzie N3J, więc moi drodzy, teraz przechodzimy dalej. No i teraz jest najważniejsza rzecz. Wybieracie sobie kraj, do którego chcecie wrzucić swój klub, a później, jeżeli dany kraj ma dostęp do kilku lig, tak jak La Liga Santander ma La Liga Santander i La Liga Smart Bank, albo jak jest Liga Francuska, gdzie macie ligę, gdzie macie drugą ligę, czy chociażby Liga Angielska, gdzie macie aż 4 poziomy, to tutaj wybieracie, od której ligi chcecie zacząć i dopiero wtedy, moi drodzy, wybieracie sobie, który zespół chcecie zastąpić. I ja tutaj nie będę startował od samego dołu, zastanawiałem się, do jakiej ligi, dokąd to jakby wszystko poprowadzić, ale doszedłem do wniosku, że jeżeli bym robił to od 4 ligi angielskiej, to to będzie naprawdę, naprawdę długo trwało. Chyba aż za długo jak na główny kanał. Na drugi jak najbardziej, bez żadnego problemu, niemniej tutaj na główny kanał może być to troszeczkę zbyt długie. Więc moi drodzy, wejdziemy sobie tutaj do 3 ligi angielskiej, czyli do League One. I teraz wybieramy sobie klub, w miejsce którego zostaniemy wrzuceni. Ten klub, który wybierzecie, zostanie po prostu przerzucony do zespołów z reszty świata, więc on nie zniknie kompletnie tutaj z mapy gry, ale nie będzie go tak dostępnego normalnie dla wszystkich. Więc moi drodzy, załóżmy, że chcemy sobie tutaj zastąpić Gillingham jak najbardziej. I teraz, moi drodzy, wybieramy sobie przeciwnika, naszego największego, zagorzałego rywala oczywiście z tejże ligi, moi drodzy, i załóżmy, że naszym największym, najpotężniejszym rywalem, takim, z którym będziemy grali prawdziwe derby, niech to będzie zespół Boltonu. No i teraz jesteśmy w etapie, który na pewno was też interesuje, czyli kustomizacja. Dowolna kustomizacja i tworzenie zarówno stroju wyjazdowego, jak i stroju domowego, także herbu i, co ciekawe, to stadionu. No ale niestety tutaj jesteśmy ograniczeni oczywiście do wzorów, które mamy przygotowane dla nas przez Electronic Arts, więc nie, tego wspomnianego przeze mnie logo, które mam tutaj na ścianie, nie będę w stanie umieścić w grze, niestety. Bardzo schludny, minimalistyczny i to chyba będzie to. Jeżeli jednak chodzi o stroje, to jak sami widzicie, możecie tutaj troszeczkę popuścić wodze swojej fantazji, bo mamy kilka naprawdę, naprawdę ciekawych wzorów, które można oczywiście wybrać. A teraz bardzo ważny komunikat, moi drodzy. Wszystkie osoby, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują mojego kanału, a jest to prawie 80% widzów, serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, żeby nie przegapić nadchodzących materiałów z FIFA 22. A teraz zapraszam do trybu kariery. Dobra, przepraszam, minęło 25 minut, a ja jedyne, na co ustaliłem, no to bawiłem się tutaj ze strojami. Ostatecznie postawiłem na taki komplet domowy z Jordana i także oczywiście stwierdziłem, że jeżeli mamy domowy z Jordana, no to wyjazdowe też pasowałoby mieć oczywiście z Jordana, więc tak prezentuje się nasz drugi komplet, a jeżeli chodzi o herb, to postawiłem na coś takiego. I teraz, moi drodzy, następna sprawa to możemy wejść sobie w stadion. I w stadionie możemy też poedytować naprawdę kilka rzeczy, zaczynając od tego, że możecie wybrać któryś ze stadionów, który będzie faktycznie waszą areną, waszym domem waszego klubu. I myślę, że Waldstadion prezentuje się naprawdę mocarnie, El Libertador nie bardzo. A wiecie co? Ja sobie wezmę Waldstadion. Możecie tak samo zmienić jego nazwę i możemy go na przykład nazwać jako Rowek Arena. Idąc dalej, możemy oczywiście ustawić cały kolor stadionu, zaczynając od trybun, zaczynając od tego podziału, czy ma być dwukolorowo, czy ma być
jednokolorowo, to wszystko jak najbardziej możemy tutaj zrobić, w myśl oczywiście tego, jak widzicie to dla swojego klubu, jak widzicie to, jeżeli chodzi o swoją kolorystykę. To samo tyczy się oczywiście murawy, gdzie możecie wybrać kształt, kolor, więc możemy sobie wybrać na przykład trawkę, to możemy sobie wziąć okręgi, albo tutaj... No, moi drodzy, sami widzicie, możecie powybierać sobie te wszystkie opcje, więc jak najbardziej weźmy sobie okręgi, niech będzie, zapraszam bardzo serdecznie. I kolejną opcją mogą być też siatki, które weźmiemy sobie w taki sposób, możecie też ustalić ich kształt, a także to, w jaki sposób będzie opięta ta siatka, czy mocno, czy mniej, czy bardziej trójkątnie. No i wybieramy też atmosferę, moi drodzy, jeżeli chodzi o atmosferę, to możemy tutaj powybierać naprawdę, naprawdę sporo, bo przede wszystkim możecie wybrać sobie tutaj piosenkę, która będzie padać oczywiście po waszej postrzeleniu bramki. No i moi drodzy, nie może tutaj być nic innego jak... Teraz mamy najciekawszą, a z drugiej strony nieciekawą opcję, bo tworzenie składu. Moi drodzy, i teraz jak sami widzicie, możecie sobie zadecydować od samego początku, czy to będzie skład naszpikowany gwiazdami do samych możliwości, więc będzie ocena pięciogwiazdkowa, czy będzie to skład półgwiazdkowy, oceniony absolutnie najniżej jak się da. Wiecie co, ja myślę sobie, że wzięcie tutaj jakiegoś klubu, który będzie miał około 3 gwiazdek, może 3,5, 2,5 jak na tę ligę, trzecią ligę angielską, nie będzie takim złym pomysłem. Dodatkowo możecie wybrać sobie też, jak młody będzie wasz skład. I tutaj na przykład wybierając opcję Very Young, czyli najmłodszy, jak sami widzicie, mamy tutaj w znakomitej większości samych piłkarzy około 20 i poniżej lat. Jeden 30-latek się jakiś trafił. Możecie też zadecydować o budżecie transferowym dla swojego klubu i na przykład może to być 10 milionów funtów, 50, 100, 200, 300, a nawet miliard. Najciekawsza opcja, czyli wymagania zarządu. Możecie albo skorzystać z któregoś już przygotowanego dla was specjalnie setupu, czyli sfokusowany na młodzieży, macie mieć największy cel na zdobycie pucharów, macie być jako największy klub, no to wszystko możecie, moi drodzy, sobie wybrać tutaj spośród tych gotowych, przygotowanych layoutów, ale możecie też samodzielnie podjąć decyzję o tym, jak bardzo sceptycznie będzie podchodził zarząd do wydawania pieniędzy, czy po prostu będzie machał ręką na jakiekolwiek transakcje. Moi drodzy, no niestety, najgorsze jest w tym wszystkim to, że nie możecie stworzyć swoich własnych piłkarzy. Ja jak widzicie teraz naciskam tutaj trójkąt, możemy zmieniać sobie formację, możemy sobie zmieniać styl gry, ale zmieniają się też dzięki temu nam piłkarze. No i nie wiem, na obecną chwilę może jakąś opcją by było stworzenie w kreatorze postaci konkretnych zawodników i potem przejście z nimi jakoś tutaj, przeniesienie ich do tego klubu. Na obecną chwilę mam wrażenie, że chyba takiej opcji po prostu nie ma. I mamy prezentację, moi drodzy, spójrzcie sami, to są oczywiście te nowe animacje a propos prezentacji danego menedżera, oto ja. Dzień dobry, w roli menedżera, Korneliusz Rzeźwicki. Mamy piękną prezentację oczywiście z naszą koszulką. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Zaczynamy oczywiście od pucharu przedsezonowego i mamy Nexium Team FC. Będziemy mierzyć się z Rapidem Wiedeń. No możemy wybrać sobie, z kim będziemy się tutaj mierzyć, ale myślę, że akurat ta pierwsza opcja nie wygląda aż tak źle, tym bardziej, że jest tam Lech Poznań. Może uda się trafić na Polaków. No i tak na dobrą sprawę, to chyba by było na tyle. Mamy stworzony swój własny klub z wygenerowanymi piłkarzami, których nie znam w żaden sposób. Nie wiem, kim są. Faktycznie mamy tutaj w miarę zbilansowaną jakby naszą kadrę, jeżeli chodzi o cele, które mamy postawione na ten sezon. W budżecie mamy faktycznie równiutko 5 milionów, więc wszystko wygląda tak, jak miałoby to wyglądać. No i jeżeli chodzi o cele, mamy najważniejszy tutaj ustawiony na rozwój młodzieży. Tutaj ten cały skład jest stworzony na bazie takiej średniej, jaka aktualnie jest w trzeciej lidze angielskiej, gdzie w znakomitej większości są oczywiście Anglicy, ale mamy też kilku innych piłkarzy z różnych wysp, czyli mamy Szkocję, mamy jakiegoś Irlandczyka, mamy jakiegoś Walijczyka. Na takiej zasadzie to działa. Nie ma co zbędnie czekać, tylko potrzebujemy tutaj prawdziwego, moi drodzy, zawodnika z krwi i kości, czyli najwyżej ocenionego 17-latka w całej grze, moi drodzy. Kacper Kozłowski, którego klauzula odstępnego wynosi 5 milionów. Mam nadzieję, że jednak uda się tutaj troszeczkę z Pogonią Szczecin ponegocjować i ściągnąć do nas Kacpra, ale najpierw musimy oczywiście dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Ale zanim to, no to moi drodzy, ruszmy oczywiście dalej w kierunku meczów przedsezonowych, gdzie zagramy sobie z Rapidem Wiedeń, gdzie zagramy sobie z innymi klubami. No mamy oczywiście treningi, moi drodzy, tutaj już w tym momencie wygląda to standardowo dokładnie tak, jak wygląda to zawsze w karierze. I teraz pytanie do was, jeżeli chcielibyście zobaczyć to wszystko, co widzicie tutaj, jako faktyczną serię, jako faktyczną karierę, jako faktyczne odcinki, które będą się też regularnie pojawiać tutaj na tym kanale, to dajcie mi o tym znać w sekcji komentarzy. To jest bardzo ważne, potrzebuję od was tej informacji, jeżeli faktycznie chcecie to zobaczyć. Sprawdźmy, jak nasza potężna ekipa
sprawdzi się w takim starciu przeciwko Famalicao. Na dobry początek przesymulujmy sobie szybko ten mecz i rzućmy okiem na rezultat. Moi drodzy, wygrywamy 3-1. I mamy tutaj strzelców bramek. Knowles zdobył 2 bramki, Leaf zdobył 1 bramkę, a Knowles ten z numerem 9, to kto to jest faktycznie? Kurczę, no to jest właśnie ta sprawa, że ja nawet nie wiem, kto tutaj u mnie w tym klubie biega. To są totalnie wygenerowani piłkarze. Moi drodzy, Knowles i Leaf, no to są nasi najlepsi piłkarze na obecną chwilę i jak widać, dobrze się dogadują między sobą. Dziękuję bardzo, ale odrzucamy tę ofertę. Midtjylland natomiast swój mecz, jak widzicie, zremisowało wcześniej z Rapidem Wiedeń, więc teraz ewentualnie jeżeli znowu z nimi wygramy, to będziemy w naprawdę dobrej sytuacji. Moi drodzy, jak widzicie, teraz w ruch poszły nasze stroje rezerwowe i wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie, tak mroczno, ciemnie, wygląda to naprawdę, naprawdę intrygująco i myślę, że możemy sobie tutaj troszeczkę porotować tym składem mimo wszystko, bądź co, bądź jednak fajnie by było tutaj od czasu do czasu wrzucić jakiegoś innego piłkarza, który też może sobie zagrać faktycznie tutaj w tym miejscu, więc proszę bardzo, niech będzie Bryant, zapraszam serdecznie moi drodzy i tym samym znowu symulujemy sobie szybko to spotkanie i tym razem wychodzimy również zwycięsko. I kto zdobywa bramki? No moi drodzy, oczywiście, że Knowles tym razem zdobył brameczkę, moi drodzy, ale także i Leaf, więc cały czas ten duet Knowles, Leaf ładują bramki jedną za drugą. Kolejna oferta za Jordana Harvey'a. Widać, że chłop ma naprawdę wzięcie jako ten boczny obrońca, no ale wygląda intrygująco, ale odrzucimy sobie tę ofertę raz jeszcze. My czekamy na raport dotyczący tam Kacpra Kozłowskiego i wtedy ewentualnie podejmiemy jakieś negocjacje, czy ten chłop do nas będzie mógł dołączyć, czy nie. My na obecną chwilę gramy teraz z Rapidem Wiedeń już na dobrą sprawę o wyjście z pierwszego miejsca. I mamy końcowy raport dotyczący Kacpra Kozłowskiego, a także ofertę dotyczącą kupna następnego naszego nominalnego obrońcy, czyli Martina Connolly'ego. Następny, ten ma być brany jeszcze, no nie no, wiecie co moi drodzy, ja tutaj zlecę, albo i nie zlecę, tylko sam ręcznie to przenegocjuję i sami też zobaczymy, jak wyglądają te nowe animacje w karierze i faktycznie jest tych animacji sporo, ten przystojny jak to ja, brakuje niestety okularów, ale nie możemy dodać okularów do postaci, dlatego nie ukrywam, że bardzo czekam, czy kiedyś w FIFA pojawi się Edgar Davids. Niderlandczyk, Holender, który faktycznie był swego czasu osobą, która była takim dla mnie wyznacznikiem tego, że mając okulary, jednak się da. To można jednak cały czas nadal grać tutaj, uprawiać sport i tak dalej, zostać może nawet kiedyś piłkarzem, jak jeszcze jak byłem dzieckiem o tym marzyłem. No teraz moi drodzy składamy tutaj ofertę 400-800. No i doszliśmy do wniosku, panowie zadowoleni rozkładają, chłopie, zajebiście, przybijamy pionę, wszystko jest gitara, zajebiście, więc dogadany transfer, to my, skoro tutaj dogadaliśmy transfer i sprzedaż ewentualnie naszego środkowego obrońcy, to udajmy się na negocjacje dotyczące Kacpra Kozłowskiego, bo tego zawodnika chciałbym, nie ukrywam, dostać. Pytanie tylko, czy Pogoń Szczecin będzie w stanie w ogóle go do nas sprzedać. Kacper Kozłowski, zapraszam serdecznie, w ogóle ty masz, chłopie, 4-4, więc nie dość, że najwyżej oceniony 17-latek w całej grze, to jeszcze 4-4. Kacper Kozłowski zapowiada się naprawdę, naprawdę fantastycznie, moi drodzy. My spróbujmy go zakupić. Pytanie tylko, czy możemy zacząć negocjacje? Możemy zacząć negocjacje z Pogonią Szczecin, więc moi drodzy, skoro Kacper Kozłowski i skoro jego wartość to aktualnie 3 miliony, to złożymy 3 miliony 250 za tego zawodnika. Zapraszam serdecznie, to jest nasza oferta do Pogoni Szczecin i zobaczymy, czy Kacper Kozłowski będzie w stanie zmienić klub. Moi drodzy, nie. Chcą od nas Leona Gardniera, którego wartość to 1 800 000, moi drodzy. No zaraz muszę tutaj zobaczyć, tylko nie wiem, ile ma lat jakby Leon Gardnier, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o pomocników. Nie wiem, ile nasz zawodnik ma lat. Nie mam pojęcia, ile on ma lat. I nie wiem tego. Ale szczerze mówiąc, mogę na to pójść. Niech będzie. Zgodzę się na to. To jest w sumie, szczerze mówiąc, to jest w sumie całkiem niezła oferta. Więc moi drodzy, zróbmy w takim razie lepszą dla nas kwotę. Dajmy 1 500 000. I złóżmy taką ofertę i zobaczymy, czy teraz uda się nam dogadać. No nie, powiedzieli, że ma być tyle, ile jest. Okej, ja się na to, moi drodzy, zgodzę. Niech będzie. Czy Kacper Kozłowski stanie się nowym zawodnikiem Nexion Team? O tym przekonamy się już lada moment. A ja teraz zobaczę, czy ten Gardner to jest nasz jakiś podstawowy zawodnik, czy nie? Kto to jest? Gardner. A jest, on jest na skrzydle. O kurde, to moi drodzy, my sobie tutaj teraz troszeczkę skład uszczuplimy. Trzeba będzie porobić jakieś transfery faktycznie. Z samym Kacprem Kozłowskim jakiekolwiek tutaj negocjacje transferowe też raczej powinny pójść bez jakichkolwiek problemów, więc witam serdecznie, Korneliusz Rzeźwicki. Kacper Kozłowski chce być zawodnikiem rotacyjnym i jak najbardziej zgadzam się na to, więc teraz moi drodzy dogadajmy, na ile lat to będzie deal, a powiedzmy, że na 5 lat, jak najdłużej. Dlaczego by nie? Jeżeli Kacper Kozłowski ma zostać naszą gwiazdą, to okej. I teraz moi drodzy, ominimy kompletnie klauzulę odstępnego i zaproponujmy mu, skoro zarabiałeś 500
w Pogoni Szczecin, no to przyjacielu, my ci zaproponujemy 1000 i wydaje mi się, że ty powinieneś być zadowolony z tego 1000 od razu. Jeżeli będziesz tyle zarabiał, to to raczej powinna być dla ciebie dwukrotna zwyżka. I moi drodzy, Kacper Kozłowski jest zadowolony i mamy oficjalnie pierwszy transfer. Kacper Kozłowski stał się zawodnikiem Nexium Team. I Kacper Kozłowski, mam wrażenie, że może być w pewnym sensie najbardziej nadużywanym zawodnikiem w karierach, zwłaszcza tych polskich karierach. Ale nie mówmy teraz już o transferach, tylko spójrzmy na przepiękną prezentację, moi drodzy, Kacpra Kozłowskiego, który dołącza do naszego zespołu. Tym samym oczywiście odszedł od nas też Leon Gardner, ale myślę, że Kacper Kozłowski to będzie faktycznie zawodnik, który rozwinie się u nas i to jeszcze jak. Kacper Kozłowski zaliczy wielki debiut oczywiście w naszej drużynie, więc robimy szybką symulację, gramy teoretycznie u siebie i, moi drodzy, to spotkanie też wygrywamy, więc teraz na naszą rękę byłoby zdecydowanie, żeby Lech zakończył na drugim miejscu w tabeli u siebie i, moi drodzy, niestety nie, Lech wygrywa. Sprawdziłem sobie środkowych obrońców wystawionych na wypożyczenie i jak widzicie pojawił się tutaj Krislein Matsima z AS Monaco, więc zobaczymy, czy będzie on intrygujący, czy nie. Ewentualne wypożyczenie z opcją wykupu wydaje się być całkiem niezłym pomysłem. Mamy też tutaj jakiegoś Damiena Clarka, ale zanim jakiekolwiek wieści, to, moi drodzy, trzymamy kciuki, że spotkamy się jednak w finale z Lechem Poznań. Mam nadzieję, że tak będzie, więc po raz kolejny, moi drodzy, szybka symulacja, gramy teraz z Fortuną Düsseldorf, więc klub zdecydowanie lepszy, ale my wygrywamy! Wygrywamy nawet z Fortuną Düsseldorf, no to teraz pytanie, czy Lech będzie w stanie też trafić do finału? No niestety, moi drodzy, nie. Lech Poznań do finału już nie trafia. W finale zmierzymy się ponownie z Rapidem Wiedeń, ale myślę, że to tak czy siak będzie całkiem przyjemna opcja. Sergi Roberto trafia do Borussii Dortmund za 22 miliony euro. A my teraz, moi drodzy, możemy już przejść do tego finału. Myślę, że finał tego pucharu przedsezonowego to akurat jak najbardziej odpowiedni mecz do rozegrania meczu naszą drużyną. A jak facet wskoczy jeszcze na odpowiednią oczywiście formę, to wszystko będzie szło dużo, dużo szybciej. Niemniej, moi drodzy, teraz czas rozegrać spotkanie. Spotkanie, które rozegramy sobie faktycznie, tylko muszę zadecydować, w których strojach zagramy. Czy naszych wyjazdowych, czy może jednak domowych, ale myślę, że zagramy sobie w strojach domowych. Rapid Wiedeń może zagrać sobie w tych t-shirtach, to będzie fajnie, tak nas rozróżniało. No i, moi drodzy, przyszedł czas na ten mecz. Zobaczymy, jak spisze się Kacper Kozłowski, jak zagra cały nasz zespół i przede wszystkim, jak będzie to faktycznie wyglądać w całej oprawie meczowej. Rozgrywamy finał przedsezonowego pucharu, gdzie gramy oczywiście, no nie na swoim stadionie. Z tego, co widzę, to tutaj mamy prezentację składu Rapidu Wiedeń, no a my mamy oczywiście Nexium Team, prosto z Anglii, Nexium Team. No i zobaczymy, czy będzie zaprezentowana jedna jedenastka, druga jedenastka. Otóż nie! Od razu przechodzimy do meczu, moi drodzy. No to siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i startujemy z wielkim hitem. I miejmy nadzieję, że to będzie hit, który przyniesie nam zwycięstwo w tym meczu. Rapid Wiedeń teraz w natarciu i nie... Ajajajajaj, ależ huknięcie potężne. Na całe szczęście, moi drodzy, słupek nas teraz uratował przed stratą bramki. Kacper Kozłowski, zagranie piłki do tyłu, do Keringama. Ten może odegrać z powrotem do Kacpra Kozłowskiego, gdyby tylko nie wykopał piłki na pałę prosto w aut. Niebezpiecznie, strzał, na całe szczęście nasza defensywa spisuje się całkiem nieźle. Podanie, znowu zablokowana, wybita ta piłka, moi drodzy. Znowu obity słupek przez Rapid Wiedeń. No musimy się wziąć tutaj naprawdę do roboty, bo póki co Nexium Team mocno stłamszone w tym starciu. Wygląda to naprawdę nieciekawie. Connolly, Kozłowski i Kozłowski, dogranie piłki do Leafa. Czy to będzie ta akcja? Leaf, moi drodzy! Nie obijamy słupków, nie obijamy poprzeczek, tylko strzelamy prosto w bramkę. Asysta Kozłowskiego, a Leaf z kolejnym trafieniem w naszych barwach, moi drodzy. I teraz możemy z bliska zobaczyć, jak wyglądają te nasze koszulki, które tutaj stworzyliśmy. No i Kozłowski, moi drodzy, z numerem 10 na plecach, od razu wbił się do naszej drużyny. Z wysokiego C rozpoczął. Świetna asysta, a Leaf naprawdę wykończył to jak rasowy snajper, moi drodzy. Tym samym mamy prowadzenie, jeszcze nie zwycięstwo, ale prowadzenie w 37 minucie. Cheeseburger na skrzydle, podanie w pole karne. Co tu się wyprawia, moi drodzy? Wybij tę piłkę, synu, jeszcze raz ją wybij. Matko jedyna, dobra. No i po 45 minutach, moi drodzy, mamy wynik 1-0. Expected goals mamy mamy poniżej jednej bramki. Ale jak widzicie, tu nie liczy się ilość, tylko jakość. A jakość jest u nas pierwszorzędna. Dwie zmiany w przerwie to, myślę, dobry wybór. Pamiętajmy, że jest to też oczywiście puchar przedsezonowy. Tutaj trzeba zrobić spory research dotyczący tego składu. To nie jest kariera Chelsea, to nie jest kariera Ajaxem, Lechem Poznań czy Termaliką.
Tych zawodników po prostu nie znamy absolutnie, więc musimy tutaj cały skład ogarnąć. Dobra interwencja naszego golkipera, ale jak widać, Rapid Wiedeń naprawdę jest wściekły. No bo mieli naprawdę kilka fantastycznych okazji, teraz znowu podanie, ja tutaj zrobiłem wślizg fatalny. Może podwójny pressing będzie miał... Oj, moi drodzy, obrona to nie jest moja najmocniejsza strona. Jedno, co mnie strasznie drażni, to tak samo jak w wirtualnych klubach i tak samo w niektórych klubach oryginalnych, jest to, że strojem faktycznym są tylko stroje zawodników w polu. Bramkarz nie ma stroju Jordana. Bramkarz nie ma żadnego stroju, po prostu ma jakiś taki randomowy. Nie wiem dlaczego, co tu się... Okej, moi drodzy, tracimy bramkę na 1-1. Jeżeli chodzi o transfery, jeżeli będziemy chcieli troszeczkę pozmieniać tutaj układ całego składu, to może teraz, moi drodzy, Kozłowski ze strzałem! Ależ to było dobre, ale niestety Kacper nie wpisał się na listę strzelców. Wcześniej udało mu się asystować, teraz już na listę strzelców niestety nie udało się dołączyć. I Kacper Kozłowski będzie dośrodkowywał? Nie. Myślę, że Knowles może być tutaj lepszym wyborem, tym bardziej, że to jest lewa noga. Conlon strzał! Piłka gdzieś się zagubiła. Niebezpiecznie, o tym właśnie mówiłem, moi drodzy. To jest jeden z tych kontrataków, gdzie nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Strzał! O mój Boże, ależ to było potężne uderzenie. Na całe szczęście piłka do siatki nie wpadła. Po raz kolejny jakaś nowa animacja, gdzie ktoś z ławki rezerwowych sugeruje, co powinienem zrobić, albo do zawodnika, którego mogę wpuścić. Nie mam pojęcia w sumie, ale fajnie, bardzo fajnie. Dobrze, że takie nowe animacje są dodawane. One zawsze dają odrobinę smaczku więcej. No moi drodzy, sekcja komentarzy oczywiście jest do waszej dyspozycji. Dajcie znać, co myślicie o tych nowych zmianach. Czy to faktycznie aż taka wielka rewolucja, czy może jednak coś bardziej kosmetycznego? Czy spodziewaliście się czegoś lepszego? Czy jesteście zadowoleni tym, co mamy? Ja uważam, że jest całkiem nieźle. Muszę chyba nawet pochwalić tutaj FIFA 22, jeżeli chodzi o te zmiany. Oczywiście, mogłoby tutaj być jeszcze lepiej. Chociażby sam fakt edytowania albo tworzenia swoich piłkarzy powinna być opcja, albo grania kompletnie tam z wygenerowanym składem, jeżeli nikomu na tym nie zależy, albo jednak stworzenia na przykład składu swoich przyjaciół, bo to jest coś, co z chęcią bym zrobił. Na przykład taki klub faktycznie stworzony z youtuberów, gdzie biegałby Jakub Weber, gdzie biegałby Patryk Lach i tak dalej. To jest coś, co mogłoby być naprawdę, naprawdę ciekawe i myślę, że może z chęcią byście to nawet obejrzeli. Dobra klepka, Leaf, wycofanie tej piłki, bez zagrania na skrzydło, tutaj wchodzi Habit, moi drodzy, i zobaczmy, co ten zawodnik zrobi. Wjechał w pole karne, Habit! Jezu Chryste! To powinno wpaść do bramki, to powinien być gol, to powinna być ta akcja, która spowoduje, że stadion eksploduje. Ale niestety, piłka do siatki się nie zmieściła. Po 90 minutach 1-1. Rapid Wiedeń mimo wszystko w statystykach nadal przeważa, ale moi drodzy, z tego co widzę, to my nie pierdzielimy się w tańcu, tylko przechodzimy od razu, bezpośrednio, do serii jedenastek. To bardzo ciekawe rozwiązanie, dosyć ekspresowe. No to moi drodzy, niech zabawa trwa i niech emocje trwają do samego końca, bo Rolf już wyciąga piłkę. I nie ma, moi drodzy. Teraz wystarczy tylko, żeby Leaf zmieścił piłkę w siatce. Leaf! No nie był to najlepiej strzelony rzut karny. Blisko bramkarza, można było to zrobić zdecydowanie lepiej. Kit Gawa, moi drodzy, znowu strzela dokładnie w to samo miejsce. My musimy teraz przymierzyć i spróbujmy Knowlesem przymierzyć w samo okno. Knowles, zrobimy to. Knowles, wierzę, że to zrobimy. No dobra, nie było to same okno. Po raz kolejny rzut karny, który pozostawił sporo do życzenia i modry drodzy, sik! Ale wiedziałem, że tym razem już nie strzeli znowu w lewo. Moi drodzy, teraz Hope. Bardzo mocno. Hope, strzela! Prosto w bramkarza, naprawdę? Akurat teraz, przyjacielu, postanowiłeś zostać w miejscu? Ja też postanowiłem zostać w miejscu, ale moi drodzy, na razie wymieniamy się kompletnie. Jeden strzelony, drugi spudłowany i tak w kółko. Teraz na całe szczęście Habit już umieścił piłkę w siatce, więc jeżeli teraz wyciągniemy, to zostajemy bohaterem. To się nie stało, ale jeżeli teraz nie strzelimy, to możemy okazać się być pechowcem. Więc moi drodzy, Kacper Kozłowski, to do niego należy rola strzelenia tutaj zwycięskiego gola! Kozłowski nie trafia! Nie, moi drodzy, nie! Ja byłem przekonany, że ta piłka wpadnie już do bramki, ale nie! I mamy nową animację kompletnie! Jo pierdziele, co tu się dzieje? Szkoda, że to nie nasz klub! Kacper Kozłowski niestety, moi drodzy, nie trafił z rzutu karnego! Ja byłem przekonany, że to wpadnie do bramki! Tu wszystko wyglądało tak, jakby to miało wpaść do bramki, ale nie! Zabrakło milimetrów! Milimetrów!
No i niestety, moi drodzy, to Rapid Wiedeń okazał się być zwycięzcą. To Rapid Wiedeń okazał się być mistrzem. No rozczarowany, rozczarowany jest nasz skład. Myślę, że Kozłowski też jest rozczarowany. Ale my musimy teraz jak najbardziej pogratulować. Rapid Wiedeń zasłużył na to zwycięstwo. I moi drodzy, mamy tutaj jakiś szpaler przygotowany? Chyba nie. Z tego co widzę, to raczej animacja podniesienia trofeum jest dokładnie taka sama. No wielka szkoda, że nie jest to trofeum podnoszone przez nasz zespół. Wcześniej pokonaliśmy Rapid Wiedeń i to spokojnie, teraz jednak ten Rapid Wiedeń pokonał nas. Bywa i tak. Jakoś bez zbędnych fajerwerków. Ci kibice cały czas, no ja wiem, że to jest puchar przedsezonowy, ale... No, trochę jak na stypie. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli chcielibyście zobaczyć to jako serię, jeżeli chcielibyście, żeby to było kontynuowane albo na tym, albo na drugim kanale, sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z FIFA 22. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na kolejnych streamach. Na razie i pa, pa. Cześć!